was, panowie, napuścił? Kto wam podpowiedział? To kto cię, Sławku, napuścił? Mnie nikt nie napuścił. Ja mam się za skromnego historyka z Trójmiasta, który zainteresował się czymś, czym się nikt nie interesował, a moim zdaniem powinien się interesować. Zajmuję się dekadą lat 70. i dekadą lat 80. Instytut Pamięci Narodowej postawił przede mną zadania służbowe. Opisz pan historię lat 70., oporu społecznego, środowisk opozycyjnych, jak to wszystko tutaj było. I nikt mi nie powiedział, słuchaj, opisując to, nie wspominaj o tym, o takiej trudnej sprawie, która dotyczy późniejszego lidera Solidarności. Po raz pierwszy ze sprawą Lecha Wałęsy zetknąłem się, pracując w Biurze Rzecznika Interesu Publicznego, ponieważ Lech Wałęsa był lustrowany jako kandydat na prezydenta w 2000 roku. Byłem na jednej z rozpraw, widziałem niektóre dokumenty. Nie ukrywam, że były to dla mnie dokumenty wstrząsające. Sędziowie doskonale wiedzieli, jaka jest prawda w sprawie Lecha Wałęsy, ale nie znalazło to żadnego odzwierciedlenia ani w przebiegu procesu, ani w wyroku. I jeżeli Sławek mi zaproponował współpracę, współudział w tej książce, no to nie miałem cienia wątpliwości, że trzeba to zrobić. No, kim się zajmować w historii polskiej najnowszej, jeżeli nie Lechem Wałęsą, tak? No kim? Historia tajnego współpracownika Bolek wraca i na różnych etapach publicznego życia Lecha Wałęsy jego dopada. Rok 92. Lech Wałęsa znajduje się na tak zwanej liście Antoniego Macierewicza, ministra spraw wewnętrznych, który ujawnia fakt zarejestrowania Lecha Wałęsy jako tajnego współpracownika Bolek w latach 1970-76. I to jest moment przełomowy, dlatego że Wałęsa dokonał wyboru. Wałęsa wtedy dokonał tego zasadniczego wyboru. Wy nie wiecie, jak daleko oni żyją. Nie wiem, tak tego się oni błyskawicznie natychmiast dzisiaj. Już nie może być dla mnie. Dzisiaj natychmiast. Po obaleniu rządu Jana Olszewskiego kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Urzędu Ochrony Państwa objęli zaufani Lecha Wałęsy i w tym momencie zaczęła się szeroko zakrojona akcja usuwania, niszczenia, kradzenia dokumentów dotyczących Lecha Wałęsy i tajnego współpracownika pseudonim Bolek. No i nie ma wątpliwości, że jedną z najważniejszych ról odgrywał tutaj pan prezydent Wałęsa, którego podpisy własnoręczne znajdują się na dokumentach wypożyczania akt z archiwów. W historii było kilka etapów niszczenia, wyprowadzania dokumentów dotyczących Wałęsy. Wielu najwyższych urzędników państwowych było zaangażowanych w to, żeby ślady po działalności TW Bolek zniszczyć. I odnoszę wrażenie, że ludzie, którzy za to odpowiadali, za to wyprowadzanie tych dokumentów, po trosze spartaczyli robotę. Czytelnik będzie mógł się naocznie przekonać, że dokumenty na temat związków Wałęsy z SB przede wszystkim są i są to ważne dokumenty. To nie są dokumenty, które można tak sobie zignorować i powiedzieć, że one nic nie znaczą. Mamy tutaj różnego typu karty rejestracyjne, informacje o zarejestrowaniu Lecha Wałęsy jako tajnego współpracownika o pseudonimie Bolek. Mamy donosy tajnego współpracownika Bolek i opinie na temat tych donosów funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Ten aneks kończy się na prezentacji fotografii, biogramów funkcjonariuszy SB, którzy zwerbowali tajnego współpracownika o pseudonimie Bolek, prowadzili go jako agenta, bądź to znali historię, znali na jakimś etapie tajemnice kontaktów Wałęsy z SB.
Nie, my nie mieliśmy wyłącznego dostępu do tych materiałów. Do tych materiałów miał dostęp każdy, kto chciał, ale nie chciał z tego nigdy skorzystać. Byli historycy, którzy zajmowali się w Instytucie Pamięci Narodowej grudniem 70 roku, którzy nigdy nie przejrzeli na przykład w całości sprawy obiektowej o kryptonimie Jesień. No właśnie to jest to, że my nie chcieliśmy dyskutować o tej sprawie i pisać o tej sprawie na migi. Znaczy uznaliśmy, że musimy dotrzeć do wszystkich dokumentów, które na ten temat możemy znaleźć, do których możemy dotrzeć. Każdy dokument związany ze sprawą Lecha Wałęsy był poddany przez nas takiej wnikliwej analizie, krytyce wewnętrznej i zewnętrznej, od strony metod kancelaryjnych, od strony paginacji, czyli tych numeracji stron, miejsca, gdzie ten dokument się znajduje, czy to jest prawidłowe miejsce, czy wszystko w tym tomie pasuje, czy ten dokument jest chronologicznie właściwie ułożony, etc., etc. To nie jest tylko czytanie akt, ale również ta analiza. Ile tych dokumentów my żeśmy mogli zobaczyć? Na pewno to będzie kilkadziesiąt tysięcy stron. W ogóle historyk nie prowadzi takiej statystyki. Ani jeden z historyków, którzy się wypowiadają publicznie w sprawie Lecha Wałęsy, nigdy tych akt nie widział na oczy. Instytut Pamięci Narodowej prowadzi normalną działalność polegającą na udostępnianiu tych akt naukowcom i dziennikarzom. Jeżeli ktokolwiek chce po nas to sprawdzić, może w każdej chwili złożyć wniosek do Instytutu i sprawdzić, czy wszystko, co napisaliśmy w tej sprawie, jest prawdą. Są tutaj dwie sprawy obiektowe, akta operacyjne Służby Bezpieczeństwa. Pierwsza, kryptonim Jesień 70, dotyczy inwigilacji osób zaangażowanych w grudzień 70 roku. I druga sprawa obiektowa, kryptonim Arka, dotycząca Stoczni Gdańskiej imienia Lenina. Ta teczka pokazuje podstawowe metody archiwizowania dokumentów przez Służbę Bezpieczeństwa. W momencie zamykania sprawy wszystkie dokumenty były przeszywane, końcówki jakby tej nici to były lakowane oryginalną pieczęcią jeszcze Milicji Obywatelskiej. Wszystkie dokumenty były paginowane, czyli każda karta posiadała swój numer i na początku znajdował się spis dokumentów. Co jest, co w takiej teczce się znajduje. Bez zerwania tej pieczęci nie można było w sposób nie pozostawiający śladów zamienić jakiegokolwiek dokumentu. Wyjęcia jednego, wsadzenia drugiego. Wedle ustaleń prokuratury, dopiero w czasie wypożyczenia tych materiałów do Belwederu, te pieczęcie były pozrywane, te okładki były poniszczone i powyrywano kartki z donosami TW Bolek. Te zniszczenia akt, których dokonywano wcześniej w Służbie Bezpieczeństwa i potem w czasach Urzędu Ochrony Państwa, obejmował tylko te dokumenty, do których było najłatwiej dotrzeć, czyli zniknęła teczka personalna i teczka pracy TW Bolek, zniknął dziennik archiwalny, gdzie ten TW Bolek z imieniem i nazwiskiem był wpisany, poniszczono karty z kartotek, etc., etc., ponieważ my dokonaliśmy tej kwerendy znacznie bardziej skrupulatnie niż nasi poprzednicy. Dzięki temu mogliśmy znaleźć dokumenty w takich miejscach, w których nikt nie szukał. To jest jedna z teczek pochodzących ze sprawy obiektowej Jesień 70, której najpewniej funkcjonariusze UOP nie widzieli. Przeglądając te materiały przed kilkoma laty, strona po stronie, natknąłem się na informację, że część tych materiałów dotyczy Józefa Schillera. To jest największe znalezisko donosów TW Bolek, jakie jakby za jednym zamachem żeśmy odkryli, bo tutaj są pierwszy donos, drugi donos, jak widzimy dość obszerne, i mamy fragmenty donosów i opinii funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa na temat Schillera sporządzonych na podstawie TW Bolek. Miałem posłuch ludzi, no bo nie było trudno mnie ludzi do czegokolwiek namówić. I zacząłem się dopominać o pewne sprawy, bo wie pan, pamięć ludzka jest strasznie krótka. Ludzie jak dostaną coś troszkę, nie, to ich to zadowala i nie rezygnują ze wszystkiego. Od razuśmy stawiali sprawę pomnika.
na to, że w tym miejscu polegli albo usypane to jest ku czci tych i tych. Nie? Ja mówię tak, no to tylu ludzi, co jest w stoczni, to przyniosą, mówię, po kamieniu i z kamieni się wybuduje pryzmę, nie? Miałem taki pomysł na to. Wałęsa nie chciał o tym słyszeć. To jest czas, mówi, do wszystkich świętych daleko, nie? Ja mówię, ale Lechu, teraz trzeba kuć żelazo, póki jest gorące. Ja wtedy wyszedłem z propozycją, żeby stworzyć taką grupę silną w stoczni, że będziemy my działać w imieniu wszystkich i dopominać się o te między innymi postulaty, które były ogólnie składane. To się dowiedział teraz z dokumentów IPN-u, że niejaki Bolek powiedział o tym, doniósł na mnie Służbie Bezpieczeństwa, że Schiller dąży do tworzenia specjalnej grupy. Schiller Józef jest jednym z najaktywniejszych inspiratorów do inicjowania przerw w pracy i wystąpień. Ze swymi poglądami nie kryje się i często publicznie występuje. W rozmowie z TW Bolek zaproponował, aby na wydziale W4 stworzyć grupę ludzi, która by w sposób zdecydowany i nieustępliwy występowała w imieniu załogi i domagała się spełnienia postawionych postulatów. Jeżeli Wałęsa był Bolkiem, tak jak dokumenty IPN-u mówią, to ja tylko jemu powiedziałem o tej utworzeniu tej specjalnej grupy. To, że te materiały były gromadzone w tych teczkach przez Służbę Bezpieczeństwa, nie było celem samym dla siebie. To była podstawa kolejnych działań operacyjnych Służb Bezpieczeństwa. Notatka służbowa dotycząca osób wytypowanych do zwolnienia oraz wyeliminowanych z większych zakładów. Pozycja 19. Schiller Józef. Znaczenie dokumentów agenturalnych w sytuacji, kiedy historyk nie dysponuje teczką personalną i teczką pracy, jest ogromne. W 1991 roku te akta zostały poddane bardzo wnikliwej analizie przez ówczesnego naczelnika Wydziału Ewidencji Archiwum Urzędu Ochrony Państwa, porucznika Krzysztofa Bolina. On po prostu przejrzał dokładnie sprawę kryptonim Arka, kryptonim Jesień 70, i sporządził notatki służbowe, na której stronie znajdował się, w którym tomie, bardzo dokładnie, z datą, z liczbą stron, donos TW Bolek. I stąd jakby dysponujemy dokładną wiedzą, co było w którym miejscu. My sprawdziliśmy te karty i rzeczywiście te donosy zostały powyrywane, ale nie wszystkie i nie w całości. Te akta były ułożone w SPAC, to znaczy w odwrotnej kolejności, więc jeżeli dany meldunek był, pierwsza i druga strona była tutaj, to kolejnej części tego donosu nie należało szukać tutaj, tylko tutaj. W ten sposób osoby, które dokonywały wyrywania tych kartek, niszczenia, popełniły błędy. I to jest taki przykład jednej z manipulacji. Tych manipulacji jest wiele. Zginęło około 20 donosów Bolka z tych akt. Widać, że ten numer kartki to jest 78. Następna kartka po niej, dzisiaj oznaczona jako 79, jest no inną paginacją. To jest napisane czarnym, grubym flamastrem. Pod spodem przebija pierwotny, prawdziwy numer tej karty, 82. Zwróćcie Państwo uwagę, między 78 a 82 brakuje kart oznaczonych jako 79 i 80. Porucznik Bolin napisał, że tutaj był donos znajdujący się na trzech kartkach z 26 maja 1971 roku TW Bolek. Wyrwano tylko dwie kartki, czyli to były strony 1, 2 i 3, 4 donosu TW Bolek. Piąta karta tego donosu, ostatnia, została. Ktoś po prostu czyścił te akta niezbyt dokładnie. I ostatnia kartka donosu świadcząca o tym, że dotyczył on właśnie Józefa Schillera i Szczepana Chojnackiego, zachował się w tych aktach. Czyli dokładnie wiemy gdzie, w którym miejscu, jakie donosy Bolka zostały z tych akt powyrywane.
sposób funkcjonowania służby bezpieczeństwa, obieg dokumentów w ramach struktury służby bezpieczeństwa praktycznie uniemożliwiał coś takiego jak fałszowanie dokumentów. Sposób gromadzenia, powstawania tych dokumentów był nastawiony na to, że to było jak najbardziej skuteczne. Te wszystkie względy techniczne, obiegi kancelaryjne, rejestracje, numeracje, parafy, etc., etc., pieczątki powodują, że post factum nie ma możliwości wprowadzenia do tego systemu kolejnych dokumentów, kolejnych osób. Jeżeli na przestrzeni lat 30 wszystkie sprawy były rejestrowane w jednym dzienniku, numer po numerze, to nie ma tam dzisiaj żadnego wolnego numeru. Nie było go również w latach 80. i potem. Nie ma żadnego wolnego numeru, żeby w pewnym miejscu dopisać jakąkolwiek osobę. Jeżeli rejestracja dotyczyła tajnego współpracownika, to była jedynka rzymska i numer. Pisałem charakterystykę Bolka, robiłem zestawienia wydatków Bolka, wydatków z funduszu operacyjnego, jakie otrzymywał. No nie wiem, kim ja musiałbym być, żeby w roku 70, bo to pierwsze rozmowy, spotkania w 70 roku są, żeby ktoś pomyślał wówczas, że trzeba fabrykować na Wałęsę dokumenty, bo wtedy Wałęsa był nikim. Wałęsa był zwykłym robociarzem. Zarabiał 1000 złotych z groszami. Od służby brał po 2000 miesięcznie w pierwszych miesiącach współpracy, czyli więcej niż ze stoczni. Głównym prowadzącym rozmowę z Wałęsą był kapitan Graczyk. Wchodził również i wychodził w czasie rozmowy kapitan Rabczyński. Kapitan Rabczyński, za którymś razem jak wyszedł, zaczął się śmiać i mówi, że mamy go na krzyżyk, przysięgał, że będzie współpracował. Za okres, w którym ja byłem na terenie, gdy ja pracowałem w Gdańsku, czyli w latach 70-75, na terenie Stoczni Gdańskiej imieniem Lenina był tylko jeden Bolek. Nie było innego źródła o pseudonimie Bolek. Nie było. Cała nasza wiedza na temat ewidencji operacyjnej Służby Bezpieczeństwa, na temat tego, jak te dokumenty tworzono, gdzie je przesyłano, jak je wytwarzano, nie pozostawia żadnych wątpliwości, że te dokumenty są autentyczne. Poza tym jest jeszcze jeden element sprawy. Jeżeli rzeczywiście wszystko to było sfałszowane, niewiarygodne, to dlaczego pan prezydent Lech Wałęsa, już jako prezydent, akta te wypożyczył i bardzo skrupulatnie ze swoimi współpracownikami doprowadził do tego, że dzisiaj większości tych akt nie ma. Cui bono. Warszawa, dnia 28 września 1993 roku. Notatka służbowa ministra spraw wewnętrznych Andrzeja Milczanowskiego. W dniu dzisiejszym, w godzinach przedpołudniowych, zadzwonił do mnie do biura pan prezydent Lech Wałęsa, prosząc o pilne wypożyczenie mu kompletu dokumentów dotyczących jego osoby. Przed godziną 22 razem z panem ministrem Jerzym Koniecznym udaliśmy się do Belwederu, gdzie pan prezydent Lech Wałęsa osobiście od nas przyjął i pokwitował wypożyczenie całości wspomnianych wyżej dokumentów. Warszawa, 27 września 1996 roku. Tajne specjalnego znaczenia. Minister Spraw Wewnętrznych Zbigniew Siemiątkowski do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Aleksandra Kwaśniewskiego. W
oparciu o dokonaną analizę materiałów aktualnie znajdujących się w Urzędzie Ochrony Państwa stwierdzono, że nie zostały zwrócone do chwili obecnej m.in. dokumenty dotyczące agenturalnej działalności Lecha Wałęsy, notatki i doniesienia agenturalne od Lecha Wałęsy, jego dokumenty rejestracyjne, pokwitowania Lecha Wałęsy na odbiór wynagrodzenia za działalność agenturalną. My pełnej prawdy o Lechu Wałęsie nie znamy i może ta prawda jest jeszcze smutniejsza niż ta, która wyłania się z tej książki. Wiemy o tym, że wysocy funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa wynosili wiele interesujących akt do domu. Można również przypuszczać, inna wersja potwierdzana przez Urząd Ochrony Państwa w 1992 roku, że materiały archiwalne, oryginalne TW Bolek znajdują się w Moskwie. Pan prezydent Wałęsa był proszony przeze mnie o rozmowę w sprawie tych dokumentów i się nie zgodził. Nie odpowiedział na moją korespondencję. Niechęć zmierzenia się Lecha Wałęsy z tą rzeczywistością i zaangażowanie służb specjalnych, aparatu państwowego do tego, żeby sfałszować swoją przeszłość, żeby zniszczyć dokumenty swojej działalności, no zaprowadziły go tam, gdzie zaprowadziły. Wałęsa będzie miał dopisane do biografii nie tylko ten incydent z lat 70-76, ale także szereg działań służb specjalnych, za które ponosi pełną polityczną odpowiedzialność. Można powiedzieć, że prawda, jaka wypływa z naszej pracy i z tej książki, jest bardzo smutna. Opłaca się w III Rzeczpospolitej być byłym tajnym współpracownikiem. W zależności od tego, jakie stanowisko się pełni, im wyższe, tym lepiej. Można ze swoimi kolegami zatrzeć ślady, czy próbować przynajmniej zatrzeć ślady swojej współpracy z komunistyczną tajną policją i nie ponieść za to działanie żadnych konsekwencji prawnych. Zadaniem historyka jest opisać historię i historyk do tego nie dostosowuje swojej metody pracy, żeby historię jakoś ulepszać. Ma być taka, jaka jest. Wszystkim się zdawało, że to nigdy nie ujrzy światła dziennego. Widzi pan, ja nawet co będziemy dużo mówić. No ta książka, która teraz ma wyjść, to też jest blokowana.